żeby doprowadzić do tego, aby taka substancja naturalna stała się powszechnie stosowanym lekiem, no to trzeba wykonać masę bardzo skrupulatnych obserwacji, badań, opisać to wszystko, wytłumaczyć i pokazać, jaki jest mechanizm i jakie jest bezpieczeństwo, prawda? Bo tutaj głównie nam chodzi o to, że jeśli chcemy dopuścić coś do leczenia, no to musi być to substancja, która jest bezpieczna. Stąd duże zainteresowanie badaczy w tym momencie i miejmy nadzieję, że coś z tego dobrego wyniknie, bo jednak z opisów i dotychczasowej wiedzy opartej na badaniach klinicznych wynika, że rzeczywiście w tym momencie psychodeliki, a głównie psylocybina, rzeczywiście są takim dobrym wyborem, jeśli chodzi o działanie przeciwdepresyjne. No, nie trzeba się męczyć z podawaniem przez całe życie citalopramu czy innych substancji. Wiadomo zresztą, że wiąże się to z różnymi działaniami niepożądanymi. Skuteczność jest też niekoniecznie rewelacyjna. Ketamina była takim hitem przez jakiś czas, ale jednak ona ma dużo działań niepożądanych. Jest niebezpieczeństwo uzależnienia, neurotoksyczności przede wszystkim. Więc myślę, że jeśli pokażemy, że psylocybinę można sobie stosować raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, że jej efekt trwa pół roku i wtedy możemy sesję powtórzyć, no to byłoby to świetne rozwiązanie dla ludzi, którzy męczą się z depresją, prawda? Thank you.